Kufenek, co po meczu Sensation Kotwica pod Polski Klub, że Klubie AZS Politechnika Polska, drużyna gości, trener pan Robert Skibniewski, zawodnik Dominik Rutkowski. Zaczniemy od zawodnika. Dominik, kilka słów podsumowania dzisiejszego tabelera. Na pewno gratulacje dla drużyny z Kołobrzega. Niestety dzisiaj my przegraliśmy, oddaliśmy serce. Mógłbym jeszcze trochę powiedzieć, ale na gorąco nie chcę, bo mogło pójść parę gorzkich słów. Obejrzyłem mecz, zaraz mamy czas na rehabilitację, Polonia przyjeżdża do nas i dziękuję. Panie trenerze? Gratulacje dla Kotwicy. Mecz myślę, że mógł się podobać. Postawiliśmy serce na parkiecie, stworzyliśmy fajne widowisko. Kotwica zachowała więcej zimnej krwi w końcówce. Jeszcze raz gratulacje, dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? No tak, bo tak prawdę mówiąc, to usłyszeliśmy z całym szacunkiem troszeczkę takich bardzo, bardzo ogólnych sformułowań, natomiast chciałbym się dowiedzieć, jakie elementy panów obu zdaniem zadecydowały o tym, że gdzieś tam po pierwsze udało wam się odrobić dużą stratę 11 punktów, byliście w gazie i nie udało się tego utrzymać. Praktycznie mieliście ten mecz już w końcówce, wydawało się, że pod kontrolą, a jednak tę kontrolę utraciliście w ostatnich sekundach. Ogólnie mówimy, bo nie wiem, czy to ktoś ogląda przede wszystkim. Druga rzecz jest taka, że pan chyba przez ostatnie 10, może 12 spotkań zadaje pytania, więc nie wiem, czy ludzie w ogóle się interesują tym, ale z całym szacunkiem jak najbardziej szanuję pytanie, odpowiadam. Zatrzymaliśmy Damiana Pielocha, udało nam się to zrobić. Wiemy, że oddaje w każdym meczu praktycznie średnio 9 trójek na mecz. Michał Lis wykonał kapitalną robotę. Druga rzecz jest taka, że graliśmy na wyjeździe i wiedzieliśmy, że Kotwica jest zespołem ofensywnym i te trójki czy szybki atak są dla nich kluczowym elementem w ofensywie. Paweł Dzierżak gra fantastyczny sezon, jest sercem i duszą tej drużyny. Wykonuje kawał świetnej roboty w obronie i w ataku. Jakub Motylewski z Szymonem Długoszem grają już kilka ładnych lat, mają doświadczenie z Ekstraklasy, wiedzą jak grać tyłem do kosza i wyfaulowali tutaj naszych wysokich graczy, Kamila Białochowskiego, Michała Jaruskiego czy Karima Lida. Kamil dopiero zaczyna w seniorskiej koszykówce, Karima jest to pierwszy sezon w europejskiej zawodowej koszykówce, to jest zupełnie inne granie niż w NCAA. Dodatkowo gdzieś tam wkradły się emocje po fatalnych wręcz gwizdkach sędziowskiej trójki i troszeczkę aroganckiego zachowania pana Tuńskiego, nie wiem czy karę dostanę czy nie, ale dlaczego mam nie powiedzieć, jeżeli tak się zachowuje, a później nie uspokaja. Musimy trzymać emocje na wody, staramy się, ale są pewne sytuacje, przy których ciężko jest zachować te emocje, bo pan ma gwizdek i czuje się Bogiem wręcz na boisku. Nie wiem, przepraszam, ale jeszcze raz, Kotwica zasłużenie wygrała, tak jak powiedziałem, zimna krew, doświadczenie i takie wyrachowanie w końcówce spowodowało, że to oni dzisiaj wychodzą zwycięsko. Mam nadzieję, że odpowiedź pana satysfakcjonuje. Tak, satysfakcjonuje. Dziękuję. Proszę. Jeszcze ktoś? Dziękuję. 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 Druga część konferencji, drużyna gospodarzy, trener Rafał Frank i zawodnik Paweł Dzierżak. Panie trenerze, kilka słów podsumowania dzisiejszego meczu. Na początku na pewno gratulacje dla Skiby i Opola. Wiedzieliśmy, że przyjadą tutaj i postawią nam bardzo ciężkie warunki grania. Zespół jest naprawdę bardzo dobrze zbilansowany, co pokazała nawet niedawna ich seria 9 czy 10 bodajże do 10-10 wygranych pod rząd. Więc wiedzieliśmy i powiedzieliśmy sobie w szatni i w przerwie i przed meczem, że ten mecz dzisiaj skończy się jednym posiadaniem dla którejś ze drużyn. I może to wykrakaliśmy, może nie, ale wydaje mi się, że chłopacy byli świadomi od samego początku i skoncentrowani na tych elementach taktycznych, defensywnych i ofensywnych, które mieliśmy grać. Z początku drobne problemy, potem gdzieś zrobiliśmy pewną przewagę, uważam gdzieś tam troszkę dekoncentracji, ale to też spowodowane było, że kilka, dwóch czy trzech otwartych rzutów nie trafiliśmy, dlatego też ta przewaga troszkę stopniała. Ale fajne jest to, że jesteśmy zespołem do końca, jest grupa ludzi, która się wspiera mentalnie, ten mental mamy mocny i wiedzieliśmy, że nie odpuścimy do ostatniej sekundy i będziemy walczyć o zwycięstwo. Bardzo się cieszę, chwała dla chłopaków. I w tej dogrywce pokazaliśmy naprawdę koncentrację i mimo braku sił, chłopacy zagrali tak,
jakby zaczynali mecz. I uważam, że tak można grać tylko z sercem i z przysłowiowymi jajami. Także jeżeli ktoś ma mocny charakter i serducho do koszykówki, to dzisiaj chłopacy pokazali. Także brawa dla nich. Paweł, bo to trzeba zaznaczyć. 21 punktów, 12 zbiórek, 7 asyst, 5 przechwytów. Brawo. Więc teraz jeszcze kilka słów od ciebie. Dobry wieczór. Tak jak trener zaznaczył na początku, brawo dla nas, brawo dla drużyny przeciwnej. Oba zespoły grające krótką rotacją, mecz z dogrywką, a mimo to mecz walki do końca. Brawo dla naszych kibiców, którzy nas ponieśli w końcówce. Tutaj w końcówce meczu timeout, informacja od trenera, chcemy zagrać pełną zagrywkę, dokładnie wszyscy wiedzieli, co chcemy zrobić. Zdobywamy 2 punkty, trener powiedział także, że po zdobytych punktach chcemy trap, chcemy rzut za 3 punkty. Dokładnie tak się zdarzyło potem, także tutaj to pokazuje, że wiara we własne umiejętności oraz walka do końca i charakter to jest wszystko, co potrzeba, żeby w sporcie odnosić sukcesy. Także brawo jeszcze raz dla nas, brawo dla trenera, brawo dla kibiców. Gratulacje dla drużyny przeciwnej, bo też dali z siebie maksa. W końcówce było widać, że jedna i druga drużyna już na parach leciała, ale każdy chciał do końca i dzisiaj my wyszliśmy górą, także bardzo się cieszymy. Dziękuję. Są jakieś pytania? Tak, Paweł, bo generalnie to się, co zrozumiałe, koncentrujemy na końcówce meczu, bo wszystko się rozpoczynało w tej końcówce, ale ja chciałbym powrócić do początku tego meczu. On też nie był najlepszy w waszym wykonaniu, wy długo goniliście rywali. Z czego to wynikało, że ten początek nie był najlepszy, skoro tak, a nie inaczej byliście jednak przez trenera ustawieni? Może, tak jak trener powiedział, początek meczu trochę nie po naszej myśli. Drobne błędy, mimo to graliśmy nasze założenia, gdzieś tam otwarte rzuty zawodników, którzy nie mają dobrej skuteczności w tym sezonie i chcieliśmy, żeby oddawali te rzuty, także oni na dobrej skuteczności początek meczu, możliwe, że nas to trochę wybiło z rytmu, natomiast co jest ważne, my dalej wierzyliśmy w swój plan i go realizowaliśmy do końca, nic nie zmieniliśmy i ta wiara w ten plan przyniosła nam dzisiaj wygraną, także brawo dla nas, że nie zwariowaliśmy i dociągnęliśmy do końca. Dzięki.